przekazywanie wędkarskiej wiedzy to nie tylko dobra i słuszna sprawa. To przede wszystkim dobra i słuszna zabawa. Zapraszam Was na wędkarstwo rodzinne 2022. Zostajemy na całą noc. Dzieci walczą do wieczora. Od godziny 19 zaczynam ja. Chciałbym się skupić na wieczornych okoniach, nocnych leszczach. Zobaczmy jak będzie. Przekonajmy się. Zaczynamy. Teraz wsyp tutaj troszeczkę zanęty. Sip, sip, sip. Nie przejmuj się. A potem jak to? No, syp. Dobra, starczy. Tyle wsypaliśmy zanęty na początek. I teraz tak, Zuzia. Troszeczkę będziesz lała sobie. Ja ci naleję troszeczkę. To powinno chyba starczyć. I teraz proszę wszystko ładnie wymieszać. Mieszaj całość. Mieszaj całość, żeby to całe się nawilżyło. Mieszaj, mocno mieszaj. Mocno mieszaj. Czujesz jak pachnie? Ale fajnie pachnie. Mieszaj. Szukać. Miękkie się robi? Pokaż jakie jest. O, jeszcze troszeczkę dostało, żeby jeszcze tak ozyskać. Nie bój się pan, tak o. Musisz to robić szybko, nie? Otrzep sobie taką rączkę jakoś. Ja się nie boję. Nie musi otrzepać jej. Troszkę trzeba jej dodać wody, bo ona ma tutaj suszone. I jeszcze troszeczkę, no, dawaj. Całość mieszaj. Zbieraj wszystko, co jest. To w tej chwili nasiąknie wodą całe. Będzie troszeczkę takie przemoczone, ale za 10 minut jak sobie odpocznie, to ona będzie dość sucha, ale do tego jeszcze będzie lepka. Wiesz, bo ten klej zawarty w tym, po prostu to wszystko sklei ładnie. I później zmiękną troszkę. Co tutaj jest? Konopie widzę, jakieś takie różne rzeczy, suszone robaki. To wszystko potem nawilży się, spęcznieje troszeczkę i potem sobie ulepicie kuleczki i sobie podrzucicie pod sam spławik, tak? Mhm. Pokaż mi jak to wygląda. Otrzep rączkę sobie, otrzep. Nad wiadereczkiem. A co ja sobie? Robaki będziesz zakładać na chacie, ta co? Słuchajcie, lepi się to już. Ale fajnie. Względnie bardzo dobrze. Ja chcę rzucić. Nawet lekko jest przemoczone. Aczkolwiek to sobie teraz na tym słoneczku wyschnie moment, także dla dzieci powinno starczyć. Dodamy do tego potem białego robaka. O, białe. Mamy białe i kasterki, także dorzucimy to. Ale są szybkie. Później i do wody. Dla dzieci powinno być frajda. Zobaczymy, czy ryby będą brały. O, ale się ruszają. No, widzisz, takie żywe są. Na razie będzie możecie nie mieć brań. No, otwórz kabło. Za siebie i wyrzuć. Delikatnie, nie mocno. No, jeszcze musisz się przechować. Dziewczyny już sobie łowią od jakiegoś czasu. Łódź nam odpłynęła. Zuza rzuca. No i dobrze, Zuza, ślicznie to zrobiłaś. Daleko. No. Tak właśnie tam masz nęcone. Mniej więcej na połowie. Już złapały po pierwszych rybkach. Co, Zuza? Co złapałaś? Ja szczęście, bo ja złapałam... Róż z pławikiem. Okonia i jeszcze leszcza i... Tak. A ty co miałaś? Ty miałaś płoteczkę, kochanie, malutką. Ale miałaś kilka brań, których nie przycięłaś. Co nie? No, ale spokojnie, nauczysz się. No! O, jest! Jest na żywo! Proszę, jaka ładna! Powoli. Ładnie.
Powoli. I to na białe robaczki, słuchajcie. W drugą stronę. Kontruj, 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 kontruj. Piękny leszczyk. Czekaj, 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 czekaj. Dajcie ten podbierak. Ale silna. Czekaj, Zuza, spokojnie. No. Podbierzemy ci. Proszę. Rybka na żywo, Zuzia. Zuzia, powiesz coś? No mów coś. No. To jest moja trzecia, którą złapałam. Brawo. To jest płoć, kochana, i to bardzo ładna płoć. O, jak się zaczyna? Słuchajcie, taka płoć. Ile ona ma? Zobaczmy. Jakieś 20. No prawie 28. No, do tego pieprzyka jest 30, do 28. No bardzo ładna. Kaczki nowu. Uczyły. Zuza z takim pięknym okazem płoci. 28 cm, co Zuza? No to dawaj ją teraz do wody. Czekaj, nie, 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 połóż ją w siatce i wypuść ją z siatki ładnie. Normalnie. Jak się ładnie? Normalnie. Tak. No, super. Teraz weź sobie robaczka zmień. No i co, boisz się? Czego się boisz? Złap go. Nie, nie bój się go. No co ty, Andzia? No i trzeba mu haczyk teraz. Masz na wierzchu haczyk? Z drugą stronę, jak jest zaczepiony. No, wyczep go teraz. Oj, jest delikatnie za wargę. Daj ci pomogę, daj ci pomogę. Patrz. Takie te łuski są. Taki malutki. No, takie on ma, takie ostre łuski. One nie są suche. Śliczny. To dawaj go do wody. To daj Bastionkowi, niech wyrzuci sobie. No ja lubię okonie. Bastianek. Okonie to moje przeznaczenie. Bastianek. Wyszło tutaj do wody. No. Hop, psa. Brawo ty. Słuchajcie, widzowie, tak żebyście wiedzieli, okonie są przeznaczone dla mnie. Nie dla Ani, ani dla Bastiana. Dla mnie. No, Zuza. Płoć. Kolejna płoć, kochanie. Brawo, ty. Taka płoteczka. Super sprawa. Puszczamy ją, nie? Trzeba siatku. Konie są dla... Ale o konie bardziej lubię niż płocie. No, ale dzisiaj jesteś płociowa, nie okoniowa, co? Nie, jestem okoniowa. Okoniowa jesteś. Co, zakładasz robaczki sama? Brawo. Okay. Ile dajesz tych robaczków? Trzy. Albo cztery. Albo cztery. No to zwiń, kochanie. No trudno, no. Tak się dzieje. No, rzucaj. Zwijaj, Ania. Za wysoko masz. No to jeszcze. No i dobrze. Młodzi sobie radzą, podają. Co? Grześko? Szef, wszystkich szefów. Co? Jest branie na czerwonego robaka. On wie, czy to okoń, nie? A nie wiem, musi. I to całkiem przyzwoity okoń. Taki maluszek na czerwonego robaka. Proszę. Bez nęcenia. No, Zuza. Thank you. Co ty się złapała?
Drewno, dobra. Dobra. Tak, wypuszczamy. Łowimy dzisiaj przede wszystkim na pęczak. Taka ciekawostka, sam pęczak jest zalany olejkiem o zapachu rumu. Także pęczak jest rumowy. Mam tutaj zapas białych, zanęta, tutaj czerwone robaki z hodowli i ze sklepu, to w pudełeczku jest ze sklepu. I tyle, to cały arsenał na dzisiaj. Także rzucam wędki. Teraz moja kolej. Oto jak wypoczywają dzieciaki. Proszę, nałapani? Tak. No to super. Ty co podbierakowy? Co, Grześko? Naładowany jesteś? Nie. Nie jesteś naładowany? Ja chcę jeszcze połowić. No to jutro już będziecie łowić z rana, nie? Całą noc nie będę spać, obiecuję. Zdrzemnij się, bo jutro jest kolejny dzień. No, Renia tam szykuje jedzenie. Pomachasz? A ja właśnie podnęciłem, słuchajcie. I zakładam pierwsze robale na haki. I rzucam. To piękna. No, moja w zasadzie druga ryba, nie? Dzisiaj. Nie, trzecia, bo na twoją wędkę jeszcze ją zapałem. O, ja nie. Mam trzecią, nie, spłoś. Na moją. Ty paparcio. No ładnie. Się najuczysz to łatwiej. Wiem, ja chcę go pociągnąć. To ten sam, który ja złapałam. To myślisz, że to taki jeden tylko pływa? Co? Myślałam, że to ten sam, bo nie, ja miałam nie, tutaj taki. Nie, wszystkie dużo, fajne mają. No. O, taki ja o, leci rzucić do wody. No, ja Tomasz. Chcę. Ja chcę. Dobra. No, puść go. Potem ja. Dobra, puść. W sumie trochę... Następny. Sorry. Wraca do wody. Wow. Słuchajcie, przygrywa nam to piękna muzyczka cały czas. Lata 70, 80. Chyba słyszycie. Drobna rybka, rak już na czerwonego robaka zaczyna skubać. Boję się, że nocka na czerwonego skończy się znowu rakowo. No ale mamy jeszcze, powiedzmy, względnie jakąś opcję, czyli białe robaki. I to na te białe robaki tak naprawdę brania występują. Reszta tylko przyduszenia z pławika na raka, na czerwonego. No zobaczymy. Zbliża się już zachód słońca, jak widzicie. Za jakieś pół godziny pewnie już będzie ciemno. Także... No zobaczymy, co przyniesie noc. Słuchajcie, o, takie szkrabki na razie z wieczora. Muzyka tam gra. Trochę ciężko się łowi. I na czerwone robaki w ogóle nie ma brań. Kompletnie. Rak tylko podchodzi i przydusza. A na białe coś tam czasami skubnie, no ale słabo jest. Oś takie płoteczki teraz. Na białe robaki wszystko. Jeszcze 5 minut i będzie ciemno. Czekam na leszcze. Nie doczekałem się o koni, to czekam na leszcze. Najgorszy rak z możliwych. Słuchajcie. Czerwone szczypce od dołu. Widzicie? Ma bardzo twardą skorupę. Skubany. I te białe plamki między szczypcami. Te białe plamki to właśnie oznaka to, że to jest rak sygnałowy, czyli najgorszy z możliwych. Takie raki to wedle przepisów, no. Mamy niezłą imprezę, rozkręca się. Tam chyba jakaś łódź parkuje. I wesoło. I raki na haczyku. Zapowiada się kolorowo. Tam rodzinka jest. Młody biega z piłką. Co młody? Nic. Co, grasz jeszcze w piłkę? Tak. No to graj sobie już. Ta godzina? 11 godzina w nocy, słuchajcie. Ta łódź, co zawsze tutaj stoi, to właśnie przypłynęła z powrotem. O, proszę.
Oczywiście ryby nie biorą, a tam dyskoteka trwa. I chyba nie prędko się skończy. Co, Renia? Słuchajcie, trochę ucichło. Trochę ucichło, poszli spać. Widać mnie w kamerce? Tak. Trochę ucichło, poszły spać. Wszyscy. Patrzcie to. O, leszcz. Mówiłam, że to leszcz. Słuchajcie, nocne. No, patrz, jaki leszcz. Ale ładny. Widzisz, jaki leszcz? O, jaki wielki. Chyba największy, który widziałam. Dobra. Dobra. Kolejna nocna łopata, słuchajcie. Proszę. Przymknij troszkę. Kolejne nocne trofeum na białej robaczki. Brania, słuchajcie, nie było. Ściągałem, albo przeatakował od razu przy ściąganiu, ale widocznie stał nad zestawem. Piękna rybka. Kolejny leszczyk na białej robaki. Proszę. Takie bydlaki. Proszę. Oglądają bajeczki. Ogrzewają się. Słuchajcie, jest chwilę po czwartej. Na trzy białe robaczki. 30 cm okoń. Popatrzcie, jaki garbusek. W końcu. I uwierzcie mi, ta noc, mimo wszystko, mimo tych wszystkich cyrków, co tutaj się działy, odpłaciła naprawdę. A to jest jedno z trofeów. Piękny 30-centymetrowy okoń. Przepiękny. A na czerwonego takie. Mamo, koło. Mam wyrzuć. Jakie ty malusienkie. I to na czerwonego. Taki kolejny maluszek na białe robaczki, słuchajcie, z rana. Była chwila przestoju, ale ruszyło coś znowu. Masz wyrzuć, Bastianę. Puścią. No. Tylko nie rzucaj. Tutaj wrzuć tylko do wody. Delikatnie. Brawo. Oto i nocny, i poranny dorobek. Oczywiście tylko te największe trzymałem. Takie po 40 parę centymetrów leszcze. Ten okoń ma 30, ten ma z 20 parę. Także wypuszczamy je. Ja to nie je. Okonie. Proszę. Jak leszczu? Odjechaj tutaj. Leszcze też? No wróćcie. Nadal widzę okonie. I już. Ale separat. I już. Słuchajcie, godzina 10. Od 2 godzin nie mieliśmy żadnego brania. Nocka, tak jak widzieliście, minęła na grubo ogólnie. Zwijamy się. Nad ranem wpadły tylko te 2 fajne okonki. No, było jeszcze tam parę mniejszych. Oczywiście nie pokazywałem wam tego. My już zwinięci, spakowani, także zawijamy się do domu. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.